Hej, w tym materiale mam dla was omówienie dwóch dropów w Guild Wars 2. Pierwszy to jest Secrets of the Obscure Launch Supply Drop Requestion. Drugi jest nieco inny, a mianowicie mówimy o Twitch dropach z okazji nowego dodatku w Guild Wars 2. Zacznijmy od tych drugich, bo są dużo ciekawsze. Dla osób, które nie wiedzą o co chodzi, oglądając streamy na Twitchu będziecie dostawali nagrody. Należy podpiąć swoje konto na Twitchu do konta z Guild Wars 2. Następnie oglądać streamerów na Twitchu, którzy mają włączoną opcję dropów. Takie dropy możecie odebrać na Twitchu i później korzystać z nich w grze. Po lewej stronie macie ilustrację z aktualnymi dropami, po prawej są stare dropy, to nas nie interesuje. Jak możecie zobaczyć, mamy 7 progów. Pierwszy jest na 30 minutach, jest Box of Fun. Druga nagroda po godzinie, Black Lion Finish. Po 2 godzinach mamy Teleport to Friend, po 4 Transmutation Charge 10 sztuk, po 6 godzinach mamy Białe Skrzydła, po 8 Total Makeover Kit, a po 10 godzinach mamy Outfit. Poniżej znajdziecie instrukcję, jak podpiąć konto krok po kroku, co zrobić, oczywiście link też będziecie mieli w opisie i na samym dole macie FAQ. Przy odbieraniu dropów na Twitchu jest bardzo ważne to, żeby odbierać je na bieżąco, bo nie będziecie dostawali progresu pod te kolejne tiry. Takie dropy będziecie mogli bezpośrednio odebrać na czacie, ewentualnie jak to przegapicie górny prawy róg. Tutaj są dropy i nagrody, będzie także osobny panel, który pokazuje wam poziom naładowania tego dropa. Jeśli nie posiadacie wtyczki BetterTTV, polecam, pomaga ona w odbieraniu dropów. Po zainstalowaniu wtyczki klikamy górny prawy róg, ustawienia BetterTTV i możemy sobie wyszukać dropy i mamy opcję, żeby automatycznie odbierała nam dropy po ich zdobyciu. Dropy zaczynają się o godzinie 18 22 sierpnia, a kończą się w poniedziałek 28 sierpnia o godzinie 9. Dropy będą oczywiście do zdobycia u mnie na kanale na Twitchu, także serdecznie zapraszam. Oprócz dropów także planuję od siebie porobić giveaway'a na Golda przez ten cały okres trwania dropów, więc będziecie mieli także coś w bonusie. Przejdźmy teraz do tego drugiego dropa, którego trzeba kupić za gemy, dokładnie za 2400 gemów. Jest on aktualnie przeceniony z 3000 i za każdy tydzień, który będziecie czekać, będzie on drożał. Więc teraz w pierwszym tygodniu kosztuje on 2400, potem będzie kosztował 2550, potem 2700 i na końcu 3000, czyli tą normalną cenę. I teraz co ten drop nam oferuje? W pierwszym tygodniu mamy Amnitas Feather Mount Package, czyli to są 3 mounty. Kolejny mamy Black Lion Cape Voucher i do tego dostajemy także Heroic Booster. W drugim tygodniu po zakupie dostajemy Black Lion Backpack and Glider Voucher. Do tego mamy emotkę czytania książki. Najprawdopodobniej jest to ta emotka, która była na jednym z trailerów do dodatku. Oprócz tego mamy Guarantee Wardrobe Unlocky, czyli randomowy skin z wardroba. Trzeci tydzień to jest Black Lion Finisher Voucher. Oprócz tego mamy Black Lion Weapons Voucher, a także 3 Seven Dragon Diepacki. I na czwartym tygodniu 5 Black Lionowych kluczy, 2 Black Lionowe tikety na miniaturki, a także 1 złoty klucz do Black Lion Chesta. W opisie materiału zostawię wam także link do wiki. Z ważniejszych informacji mamy na pewno to, że wszystkie dropy dostaniecie nawet jeśli kupicie je w ostatnim tygodniu, no ale wtedy zapłacicie troszkę więcej, oraz to, że przedmioty zostaną do was dostarczone nawet jeśli nie zalogujecie się do gry. Poniżej mamy także tabelkę z wartością wszystkich itemów, która wynosi 6270 gemów. Płacimy 2400, dostajemy przedmioty za 6200, ale musicie pamiętać o tym, że te przedmioty to są tylko i wyłącznie przedmioty wizualne, czyli głównie skiny. Nie ma tutaj żadnych takich rzeczy jak bank access, rozszerzenie do material storage'a bądź ilości postaci, więc ten supply drop jest dla osób, które stricte skupiają się na skinach. I to by było na tyle w tym materiale, dzięki za uwagę, trzymajcie się i do następnego, hej!